Bandai i Namco to potężne firmy, które istniały od początku powstania gier automatowych i konsolowych. Jednak fuzja tych firm nastąpiła w 2006 roku. Sam wielki twórca PlayStation Ken Kutaraki wspomniał o Namco w książce Rewolucjoniści z Sony. Namco była jedną z pierwszych firm, do której zapukał on i jego współpracownicy, pokazując pierwszy prototyp konsoli PlayStation. Już wtedy była to duża firma, która odpowiadała za rewolucję automatową w Japonii. Jest odpowiedzialna za wiele fajnych tytułów, takich jak na przykład Dragon Ball Kakarot, Little Nightmares, czy wielką serię Tales of Aris, która u nas jest mniej znana z niewiadomych powodów. I właśnie tutaj zbliżamy się do nowej produkcji Bandai Namco, Scarlet Nexus. Ta nazwa według twórców oznacza czerwony i połączenie. Jest to świeża produkcja wydana w czerwcu tego roku, osadzona w świecie science fiction z elementami fantasy. W głównej mierze łączy w sobie też elementy podobne do niedawnej produkcji cyberpunka. Opowieść o tej grze mogę zacząć słowami. Świat stanął w obliczu wyniszczającej wojny, w której to dziwne potwory wyglądające jakby wyszły wprost z głowy Kojimy atakują Ziemię, pojawiając się znikąd i kompletnie bez celu. Wszystkie sieją panikę, bo mogą, żywiąc się mózgami ludzi. Bezmyślne postacie o wielu niecodziennych mocach. Jednak ludzkość nie próżnowała i potrafi stawić czoła tej złej hordzie innych. Tak nazywają ich nasi bohaterowie, The Others. Futurystyczne zakłady szpitalne, jakkolwiek to brzmi, opracowały technologię, dzięki której zwyczajny człowiek może stać się superbohaterem z nadludzkimi mocami. Dzięki modyfikacjom mózgu i cybernetycznym szczepom, które są aplikowane wprost do umysłu. Dzięki tej technologii powstaje organizacja OSF, która broni ludzkości przed nimi, bo oni są wszędzie. Należą do niej głównie młodzi i piękni ludzie, iście jak z serialu anime, i co z tym idzie, inteligentni i pozbawieni wad. Każdy ma swoją unikalną osobowość, wprost idealni, jak to bywa w tego typu produkcjach japońskich. Ale są też ludzie w średnim wieku i oprócz nastolatków mamy tutaj także niemało dorosłych, którzy najczęściej zgłosili się na ochotnika do tej organizacji. Większość jednak została wybrana bez możliwości wyboru. W grze gracz na początku wybiera, kim chce być. Ma dwie bliźniaczo podobne postacie, o tych samych mocach i o podobnym heroicznym usposobieniu, które nakazuje im czynić dobro. Tak, są to typowe mangowe dobre postacie. Yurito i Kasane. Oboje mają swoją historię. Oboje coś w tej grze od samego początku znaczą i coś będą znaczyć. Nie mogę wam opowiedzieć więcej szczegółów. Ich wybór jest czysto teoretyczny. Ale granie nastolatką bądź nastolatkiem Yurito ma znaczenie, bo dostajemy inną drużynę o zupełnie przeciwnych mocach, ale o tym opowiem później. Gra jest typowym JRPG-iem. W odróżnieniu od dobrze znanych nam Europejczykom zachodnich RPG-ów, tutaj wszystko stylizowane jest na powiew w stylu Final Fantasy. Jednak prócz stylu, ta gra z tym tytułem ma bardzo mało wspólnego. Jest to produkcja, która stawia nacisk na efektowną, bardzo szybką walkę i budowanie postaci w zakresie umiejętności. Nie można tutaj wbijać statystyk poprawiających siłę, koordynację, prędkość czy odporność na obrażenia. Wszystko sprowadza się do drzewka umiejętności, tak jak w cyberpunku. Nawet drzewko jest tutaj podobne. Od samego początku każdy gracz może, a nawet musi, mieć wrażenie, jakby czytał komiks, który sam mu przerzuca strony. Ponieważ gra stylizowana jest właśnie na ten styl animacji książkowej z obrazkami, może dziwnie się o tym mówi, gdy produkcja ma niemały budżet, a mimo to stawia na taką już archaiczną stylizację. Ale na szczęście jest ona przeplatana z prawdziwymi animacjami i prawdziwą mimiką postaci. Jej styl bardzo przypomina mi niedawną produkcję Appleseed. Wszyscy, którzy znają anime, na pewno kojarzą tą dwuczęściową produkcję. Niestety tylko jedna z nich była w kinach u nas w Polsce. Kiedy już przebijemy się przez tą niecodzienną animację stylizowaną, od której typowy gracz może się niestety odbić, to czeka na nas zapoznanie się z fabułą i początkowa wyprawa w miasto. Na początku uczymy się poruszania po interfejsie, podstawowych ruchów i zaczynamy walkę z naszym pierwszym przyjacielem, Nagim. Nagi to japońskie imię,
Tak to tylko mówię, żeby nie było nieporozumień. Najważniejsza w tej grze jest walka i przemierzanie różnego rodzaju map i pokonywanie masy przeciwników. Nasuwa mi się tutaj bardzo podobne gameplayowo porównanie do spin-offa Metal Gear Solid, gdzie główną postacią był Raiden. Poziomy przypominają bardzo tą produkcję. Chodzimy od punktu do punktu, pokonujemy falę przeciwników i dzięki temu dalej poruszamy fabułę do przodu. Czasami znajdujemy jakiś klucz, okazjonalnie podchodzimy do terminalu, ale nic poza tym w gameplayu oprócz pokonywania ton przeciwników, jak na przykład w Devil May Cry. Nic innego nie mamy do roboty. A sama walka pewnie dla wielu wygląda jak typowy slasher, ale nim nie jest. Machanie mieczem tutaj w ogóle nic nie daje, a raczej jest tylko dodatkiem, co zabrzmi dziwnie. Głównym naszym celem jest umiejętne wykorzystywanie mocy naszych członków drużyny. Każdy z naszych przyjaciół ma inną moc, którą może nam użyczyć praktycznie w każdej chwili. W zależności od przeciwnika różny wachlarz umiejętności będzie przydatny. Na przykład na przeciwnika z lodu przyda się ogień od naszej przyjaciółki Hanabi. Czy super ochrona, dzięki której jesteśmy nie do trafienia. Tą moc użyczy nam inny towarzysz o imieniu Gamma. Przez jakiś moment. Rażenie prądem, teleportacja, która pozwoli przeniknąć przez nieprzenikalną falę przeciwnika, czy wreszcie superwidzenie, które pozwala widzieć przeciwników kryjących się za niewidzialnym kamuflażem, czy w końcu niewidzialność, gdzie przeciwnicy w ogóle przez jakiś czas nas nie zauważają. Tutaj są też kombosy, które musimy wykupywać w drzewku umiejętności. Od razu nie jesteśmy wyposażeni w super wachlarz ciosów. Jak w typowych slasherach. Trzeba sobie je wykupić, wzmacniać, a i tak bez odpowiedniej taktyki i myślenia. Bezmyślne uderzanie mieczem, nawet z prędkością światła, na nic się tutaj zda. Kiedy w późniejszych fazach gry przeciwnik jest w stanie pokonać nawet nabonowaną naszą postać kilkoma ciosami, ale dzięki temu możemy zapomnieć o efekcie bólu palców, jak przy niektórych typowych slasherach. Sama mechanika tej gry jest przyjemna. W bardzo szybki sposób opanowałem całą klawiszologię i poruszanie się po padzie. Bo tak, tylko i wyłącznie pad jest prawidłowym kontrolerem. Nie życzę nikomu grać w tego typu grę na klawiaturze. Kiedyś już przeszedłem Devil May Cry na klawiaturze i prawie połamałem palce od wciskania kompilacji kombosów. I tutaj też one są i nawet musimy się ich uczyć. Jest wiele kombosów, które wymagają sekwencji kilku klawiszy, ale nie musimy ich używać. Przynajmniej na początku, ale potem lepiej, żebyśmy wiedzieli co nieco o nich. Poza tym nasi członkowie z drużyny często mogą się na chwilę zmieniać z głównym bohaterem, wykonując na kilka sekund swoje ataki specjalne. Poza tym jest wiele ataków, które zaledwie dwoma przyciskami na padzie uruchomimy i dadzą równie fajny efekt, jak na przykład szybkie teleportacyjne przemieszczanie się, tak zwany atak teleportacyjny, w którym to dwoma susami pokonujemy dystans z końca areny do przeciwnika i potem uderzamy szybkim ciosem, żeby znowu zniknąć, unikając jednocześnie jego ciosu. Jeśli mamy dobry refleks, możemy tym niemało ugrać. Również mamy tutaj ciosy w powietrzu, jak na przykład w Devil May Cry, gdzie przeciwnika łapiemy w powietrzu, wykonujemy sekwencję ruchów i potem ściągamy go na ziemię i powalamy. Również dzięki naszej umiejętności telekinezy możemy ciskać wszystkim, co mamy pod ręką, samochodami, lampami, ogromnymi skałami, czym tylko chcemy. Na przykład możemy rzucić beczki z benzyną na przeciwnika i potem skorzystać z mocy ognia i podpalać go, wtedy szybciej schodzi mu zdrowie. Jednak generalnie korzystanie przez cały czas z mocy naszych przyjaciół jest wskazane i dobrze, bo trochę trzeba myśleć. Jednak też nie do końca, ponieważ jest tutaj potężny tryb, przy którym wszystkie tryby bledną. Nasz bohater zmienia się w superwojownika, który zamienia całą arenę w wirtualną rzeczywistość i wtedy ma iście boskie moce, o których nikt inny śnić nie może, prócz samej Kasane, która też potrafi w walce to samo robić. Po zakrzywieniu przestrzeni każdy przedmiot, który jest w otoczeniu, lewituje i możemy nim ciskać przeciwnika. Praktycznie każdy przeciwnik jest dla nas bez trudu do pokonania i stopniowo możemy wykonywać ulepszenia tego trybu, na przykład dodawać obrażenia obszarowe, gdy machamy wielkimi przedmiotami, które służyły za scenografię, na przykład lampy czy inne części otoczenia, jak mówiłem przed chwilą.
Dzięki ulepszeniom więcej przeciwników naraz zostanie trafionych. Między innymi ten tryb przynosi ogromną frajdę. I nie przypominam sobie, bym gdzieś używał podobnych mocy wcześniej. Oczywiście nic nie ma wad, tryb ma swoją ograniczoną moc. Jeśli w porę nie rozłączymy się z tym trybem, wtedy nasza postać po prostu umiera. Tak jak w wielu grach. Mamy tutaj też automatyczne sekwencje, kiedy spadnie naszemu przeciwnikowi odpowiednia ilość zdrowia, bądź zniszczymy jego osłonę. Wtedy poprzez naciśnięcie kombinacji przycisków możemy szybciej zakończyć walkę. Oczywiście cała zabawa zaczyna się i kończy na drzewku umiejętności, ale jak widzicie, system walki jest znany ogólnie z tego typu produkcji z kilkoma usprawnieniami, więc każdy, kto lubi tego gry, nie zawiedzie się. Ale pomówmy teraz o drzewku umiejętności. Jest nie najgorzej rozbudowane. W nim wybieramy usprawnienia obrony, ataków, kombosy, wybieramy jakie chcemy wzmocnienie siły i wzmocnienia nadludzkiego trybu. Również tutaj zwiększamy nasze zdolności obronne, czy ważną regenerację. I tak, jeśli chodzi o stronę rozgrywki gameplayu, to już wszystko. Poza walką gracz nie musi się w niczym tutaj wysilać. No może został jeszcze sklepik, który również służy jako punkt zachowywania stanu gry i jednocześnie możemy tam kupować power-upy i fiolki z żelem regenerującym zdrowie. I naszą manę, którą pobieramy przy ciosach telekinezy. Tego typu sklepiki dosłownie rozsiane są wszędzie, więc w tej grze nieważne na jakim poziomie gramy, praktycznie w każdej chwili będziemy mogli zachować stan gry. Można tutaj kupywać też broń, ale nie jest ona specjalnie nabustowana. I szczerze, za dużo kupywanie nowego oręża nic nie daje. Tutaj liczy się nasza taktyka i umiejętne korzystanie z mocy przyjaciół. No i drzewko umiejętności. W sklepiku również możemy kupywać ulepszenia dla nas i naszych członków drużyny. Możemy także ich nabustować specjalnymi wszczepami i dawać im broń. Wyposażać ich w specjalne regenerujące żele, tak żeby mogli sobie radzić. I regularnie się leczyć podczas walki, bo tak, nasi przyjaciele sami potrafią sobie tutaj radzić. Co jest plusem? Wiecie, co jeszcze przypomina naszą rodzimą produkcję Cyberpunk 2077? Otóż grafika jest taka sama jak w Cyberpunku na PS4. Mówię poważnie. Podczas rozgrywki można zobaczyć takie niefajne rzeczy jak na przykład ghosting, czy smużenie, albo ziarnistość tekstur. Znacie to z Cyberpunka, jeśli nie, to zapraszam do mojej recenzji tej gry. Z tym, że w Cyberpunku to była po prostu zła optymalizacja, a tutaj to podobno jest taka styluwa tej oprawy graficznej, która wygląda jakby była robiona na pastgenową, czyli wcześniejszą generację konsol. Oczywiście to port również pecetowy, co tym bardziej nieusprawiedliwia takiego stylu i właśnie na pececie tą grę ogrywałem. Ale najlepsze jest to, że te wszystkie niedogodności, które przeszkadzają, można naprawić samemu. Gra jest na silniku Unreal Engine, który jest otwartym i darmowym silnikiem i na forach użytkownicy poruszyli ten temat. I nawet znaleźli zostawioną przez twórców część kodu, w którym można zmienić parametry grafiki i tym samym poprawić jej wygląd. Ale przy grze, która teraz kosztuje 200 zł, za podstawkę, to powinien być standard, a nie opcja do kombinowania. Jednak dobrze, że chociaż taka możliwość jest. Ale w późniejszych etapach mogę wam powiedzieć, że grafika zyskuje i wygląda nieco lepiej niż w zamkniętych miastach, w których nawet przez niektóre ulice nie przejdziemy. Twórcy tłumaczyli ten stan rzeczy tym, że nie chcieli otworzyć całego świata. Podobno mapa była znacznie większa, niż ma to miejsce w grze. Podobno bez zamknięcia sporej części tej mapki. Gracz by się rozpraszał, a twórcy chcieliby od początku do końca paru prosto do finału. No cóż, potem jest już lepiej. Jednak musiałem o tym wspomnieć, bo wiele osób może się odbić od tej grafiki. Link do tematu na zagranicznym forum zostawię wam w opisie. Ale jak to mówił wieszcz, którego nie potrafię imienia sobie przypomnieć, a może po prostu zmyślam. Panie, to dopiero początek, bo walka to zaledwie mały ułamek tej gry. Pozostała część to gratka dla miłośnika anime. Fabuła jest tutaj mocno rozbudowana. Niestety nie w wątki, a dialogi. Tutaj postacie potrafią nawijać nawet 20 minut bez przerwy. I tak miałem stoper przy nagrywaniu.
Wszyscy lubią wszystko wyjaśniać, objaśniać wiele razy z różnych punktów widzenia każdego członka drużyny. Nawet tutaj jest moment, kiedy gra każe nam porozmawiać z każdą żyjącą osobą na mapie. Jednak czy to była dla mnie zła część? Nie. Bo same postacie są po prostu świetne, uwielbiam każdą z nich. Yorito to super gościu, który jest sympatyczny i ambitny, wierzy w siebie i stawia ponad wszystko życie innych, nie patrząc na swoje własne przetrwanie. Można się z nim utożsamiać. To taki Goku bez długich włosów. Kasane jest bardziej tajemnicza, przypomina Dunan z Appleseed albo Fate z gry Mirror's Edge. Ale ona również ma cechy zbliżone do Yorito. Oprócz tego mamy tutaj wesołe postacie, m.in. leniwe i takie, które są przeciwko wszystkiemu i nie lubią nikogo. Jak na przykład pan w okularach, wyglądający jak kopia Harry'ego Pottera, ale spotkamy też bardzo pozytywnie nastawionych do życia postaci, przy których humor się poprawia. I tutaj zaczyna się kolejna część interaktywnej fabuły. Ze wszystkimi możemy tworzyć relacje. Po każdej walce możemy ich zapraszać na spotkanie, rozmawiać z nimi. Oczywiście są to automatyczne sekwencje dialogowe, ale dzięki temu dowiemy się o nich czegoś więcej. Niestety nie mamy tutaj żadnego wpływu na dialogi. Dziewczyny będą próbowały z nami nieśmiało flirtować, jak to bywa w tego typu grach. I dzięki tym spotkaniom, które niestety, ale musimy przeprowadzać, z każdą osobą wchodzimy na wyższy poziom znajomości, co daje dodatkowe umiejętności do ich użyczanej mocy. Interakcji z nami podczas walki. Dzięki odpowiednio wysokim stopniom relacji możemy uruchamiać sekwencje kombosów połączonych z ich atakami, o których już mówiłem. Tak czy inaczej, fabuła, która została stworzona, jest jak najbardziej do przełknięcia, ale głównie dla tych, którzy znają i rozumieją styl japońskiego anime. Jednak to nie wszystko, fabuła czasami schodzi na dziwne tory. Jakby ktoś wszedł do scenariusza, kto już dawno nie przebywał w prawdziwym społeczeństwie i zapomniał o pewnych niuansach, które istnieją na co dzień. Weźmy taki przykład. Typowe spotkanie. W jednej z rund walczyliśmy z całą drużyną przeciwników, pokonaliśmy ich i znokautowaliśmy, że stracili przytomność, po czym wracamy zmęczeni po walce i dzwoni do nas przeciwnik, który właściwie chciał nas zabić i pyta się: słuchaj stary, chodź na spotkanie. Rozmowa zaczyna się od słów: ale twoja przywódczyni zrobiła coś strasznego, nie mogę się pogodzić ze stratą. Po drugiej stronie słyszymy słowa: nie mogę ci powiedzieć, czemu to zrobiła. Po czym następuje cisza i dalsze jego słowa mówią: no ale wyluzuj człowieku, co ty taki spięty? Powiedz mi, podobają ci się jakieś dziewczyny z drużyny? No bądź szczery. Rozumiecie ten infantylny kontrast? Tego nawet fani anime nie potrafią zrozumieć. Tak czytałem ich opinie. Na końcu cieszą się, że oboje, mimo że są po dwóch stronach barykady, to potrafią się spotkać. Mimo iż przed chwilą ktoś zrobił coś strasznego i ten drugi powinien go po prostu zgładzić za to. Ech. Takich dziwnych sytuacji po walce jest pełno. Czasem zapraszają nas ludzie po to, by po prostu pogadać, bez powodu. Albo tylko po to, żebyśmy zjedli za nich obiad, a oni w zamian będą mieli darmowy napój, bo uwielbiają napoje. I to tyle. Biorąc pod uwagę, jak poważna jest fabuła, takie umyślne, próbujące na siłę wprowadzać śmiech na sali momenty są bardzo, ale to bardzo dziwne. Jednak muszę to powiedzieć i powiem po raz kolejny. Uwielbiam te postacie. O nich można by napisać niejedną opowieść. Iście z Azji. Są świetnie namalowane, dokładne szczegóły, trudno mieć pretensje do designu postaci. Fajni są to ludzie, nieważne co czasem wypada z ich ust podczas fabuły, to mimo wszystko teksty, które mają napisane postacie, mimo iż czasem się ciągną, są naprawdę dobrze napisane i nie można im niczego zarzucić. Są to prawdziwe emocje każdej postaci i ich obawy. I to, co mnie urzekło, to to, że każda z tych postaci, mimo tego, że ma wielkie moce i nikt jej nie podskoczy, ma swoje własne obawy, uczucia i nie kryje swoich słabości.
co dla superbohatera jest ogromną odwagą i chyba za to lubię tę grę. Poza tym sama historia potrafi mimo wszystko wciągnąć. Jest tutaj kilka wątków, które naprawdę Was zaskoczą, dotyczących przyszłości i przeszłości. Tak, to jest mimo wszystko film science fiction pełną parą. Ale co by tu dodać jeszcze na koniec? Może to, że jest sporo bossów. Są świetnie również stworzeni. Design najwyższych lotów. Wyglądają niecodziennie, ale musicie mi uwierzyć, ten wygląd ma swoje wyjaśnienie fabularne. Denerwuje tylko, że z wieloma osobami trzeba walczyć po kilka razy, co jest masakrycznie nużące. Ale ogólnie wrażenie, jakie pozostawia po sobie ta gra, jest dobre. Świetna muzyka, grafika co prawda kuleje, ale te postacie ratują wszystko. Więc jeśli jesteś fanem anime, myślę, że cena w abonamencie Game Pass będzie ceną dobrą, by zapoznać się z kolejną historią japońskich twórców z nie byle jakiej firmy.